Dzień dobry. Po długiej przerwie wracamy na Wisłę. Cały czas czekałem, kiedy poziom rzeki jakoś się ustabilizuje w takie chociaż przeciętne stany. Niestety się nie doczekałem, więc w końcu sprawdzimy sami, co słychać na Wiśle. Zabrałem ze sobą kosz, bo bardzo nierówno. Z kosza będzie wygodniej dzisiaj. Próbujemy. Dwa ciężkie federy z bardzo prostym planem. Prawą wędką, mocniejszą do 180 gramów łowimy w warkoczu. Albo w okolicach warkocza, bo w warkoczu 100-gramowy koszyk tak nie bardzo. Lewą 50-gramowy koszyk łowimy bardzo blisko siebie. Tu jest taki mały dołek. Oby w tym dołku coś się działo. Mieszankę mamy gotową. Jedyne co, to dodamy do niej troszeczkę pineczek. Pineczki... tak. Mam nadzieję, że nikt nie jest zaskoczony, że nie są przygotowane. W formie są mniej więcej takie jak ja na to lato. Dobra, wystarczy. Nie ma co przesadzać. Reszta robaczków zostanie tu. A tutaj mam metod mix ostatniego łowienia, którego nie wykorzystałem i trzeba mu znaleźć jakieś zajęcie dzisiaj, bo się będzie nudził. Ale póki co wracamy do tego. Mieszanka jest bardzo ciężka, mocno domoczona, bo uciąg bardzo duży. Jedno co na bardzo duży plus, w końcu dorobiłem się porządnego, rzecznego pudełka z metrowymi przeponami w środku. Dodatkowo całe związane. Coś koło 170-180 przeponów. Chcemy zacząć delikatnie, więc haczyk 16, żyłka 0,12. Muszę znaleźć jakieś ładne miejsce dla tego pudełka, żeby nie popsuć za szybko. Całe rozpakowanie się, przygotowanie mieszanki i tak dalej zajęło mi około, no pewnie godziny. Nie widziałem ani jednego śladu życia na wodzie, więc ciężko powiedzieć, czy jakiekolwiek ryby występują w okolicy. Pierwszy kij rzucamy bardzo, bardzo blisko. Mam nadzieję, a jeszcze przynętę na haczyk. To może zwiększyć prawdopodobieństwo brania. Dwie pineczki, delikatnie. Mamy dodatkowo bardzo mocny wiatr, ale dzisiaj nie przeszkadza, bo zobaczcie jak blisko będziemy łowić, nawet chyba za daleko rzuciłem. I z tą wędką to wszystko, przerzucamy ją co 10 minut, co powiedzmy, że co 10, będzie uczciwie. Oby cokolwiek było tutaj w okolicy. Mega huragan nam się zrobił, ale z tej strony pudełka mam haczyki trochę delikatniejsze, z tej mocniejsze, także tutaj weźmiemy też haczyk 16, tylko na żyłce 0,14. Jeżeli ktoś jest ciekaw, czemu tak, to nie wiem, zobaczymy. Może dobrze. Oczywiście przypon minimalnie grubszy, bo w nurcie może się przydarzyć jakiś ciekawy przyłów, albo jest większe prawdopodobieństwo, że się przydarzy i też ciężej będzie te rybę stamtąd wyjąć. Tutaj trzy pineczki, koszyk, setka i jedziemy. Zaplątał się przypon o wędkę i się samo plątał. Chyba pierwszy raz. Trochę szczęścia, ale wiatr mamy niesamowity. Na 10 minut wszystko zostawiamy. Może przestanie trochę wiać. Już widzę, że dzisiaj przede wszystkim będziemy walczyli z wiatrem, który tak mocno buja szczytówkami, że ciężko będzie pewnie to branie ewentualne, jeżeli by się zdarzyło, zauważyć chociaż. Coś jakby drgnęła ta szczytówka, ale mega mocno wieje. Oddamy jeszcze parę sekund. Oczywiście ta wędka bliżej nas, bo już i tak pora przerzucić, a nie wiem, czy czegoś nie przegapiłem i na przykład nie ma robaków. A, zobaczmy od razu, bo nie będziemy też cały dzień czekać. A robaków nie ma. Miałem rację. A to jest bardzo dobry znak dzisiaj. Powiedziałbym wręcz rewelacyjny. Hu, hu, hu. No, będzie ciekawy dzień. Pytanie tylko, jakiej wielkości są to ryby. Ale najważniejsze, że ta Wisła się powoli budzi do życia. To drugą wędkę też sprawdzimy. Od razu, aż ciężko wyjąć pod ten wiatr. I od razu delikatnie zmienimy taktykę. Szybko dzisiaj, wiem, po pierwszym rzucie. Szybko nawet jak na mnie. Natomiast tam nurt jest tak duży, że aż bym się zdziwił, gdyby te ryby tam były. Po prostu rzucimy w tą ala klatkę, w zatoczkę. Aż jest problem, żeby te zestawy podopinać. Przy takich ciężkich koszykach robią się balony.
Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie? Nie ma? Hej, yeah. I to płotka. No to Wisła żyje, jakby na to nie patrzeć. To wcale nie tak, że zapomniałem rozłożyć podbieraka jak zawsze i teraz nie mam jak płotki wypuścić. Nie, nie, co to, to nie. Robi wrażenie. Mam dziurę w podbieraku. Obawiam się, że może przez nią wypaść. Ale skoro była płotka, zobaczcie ile mi brakuje tu wody. Inaczej. W razie czego nie wiem, jak będziemy większe ryby podbierać. Będziemy się zastanawiać. Jakoś damy radę. Opa. Skoro była płotka, znaczy, że coś tu żyje. Strasznie się bałem, że to będzie wyjazd na zero. To założymy teraz trzy pinki, bo to już jedna ryba była, to trzeba selekcjonować, wiadomo. Jednego nie przemyślałem, teraz będę miał bardzo ciężkie rzuty do zrobienia, bo druga linka mi tak jakby trochę przecinała. Ale już wiem, jak to zrobię. To będzie majsterszek. No to nie wyszło. Nikt nie widział. Zaraz zamienimy miejscami wędki. Ale ostatecznie jesteśmy w bardzo podobnym miejscu, więc też nie jest źle. Zmienialiście kiedyś taktykę w dwóch rzutach dwa razy? Ja właśnie tak zrobię. Jak mi się uda wyjąć koszyk stamtąd i przypon, no nawet się udało. Szybko doszedłem do wniosku, że tam nawet jeżeli będzie branie takiej płotki jak tutaj, nie mam szans go zauważyć, bo z linki robi się taki balon, że nic nie widać. Więc jesteśmy dzisiaj skazani na łowienie blisko, a robaczki niedotknięte. I wymyśliłem to inaczej. Tu już brały ryby przy nas, blisko. Drugą wędką zrobimy bardzo podobnie, tylko w prawą stronę. Jakoś to tylko tam rzucić. Pod samymi nogami. Metr dalej by mogło być jednak, ale zobaczymy i tak. W ten sposób przynajmniej będę miał szansę zobaczyć, czy coś się tam dzieje. A tu mamy rybę. Tak? Tak jest. Uj, chodź tu. Bardziej takie pół ryby, ale mamy drugą. Chodź do podbieraka. Musimy sobie poćwiczyć w razie czego podbieranie. Jak dojdziemy dotąd, dalej już jest skarpa, to co? Sięgniemy. Guzik. O! Nie wiem co to było, ale to mogła być jakaś żaba na przykład. Damy radę. Najpierw niech weźmie coś dużego. Obawiam się, że ta prawa wędka mogła wpaść w kamienie, bo ja jej tutaj widzę. Zobaczymy jak będziemy wyciągać za 10 minut. No, z otwartym kabłonkiem będzie łatwiej rzucić. Ale myślę, że w takim miejscu jak mamy prawy kij jest jakaś szansa na klenia. Przede wszystkim na klenia. Lewa wędka coś drgnęła teraz ze dwa razy. Ale już cisza. Pudło. Aj! Szkoda. Robaczki jak? Popsute. No, te ryby na razie nie są za duże, ale jest nadzieja, że wkręcą się trochę większe. To może wrócimy do delikatniejszego łowienia i dwóch pinek zamiast trzech, bo teraz bardzo, bardzo długo czekałem. Ale warunki kosmiczne dzisiaj. I sprawdzamy tą wędkę w kamieniach, czy się trzyma. Ale dotknięcia robaków też nie było. Więc jeszcze troszeczkę to zmienimy. Nakombinuję się, ale może w końcu wbijemy się w coś, co ma sens. Nadal bardzo blisko, ale tak jak mówiłem, dalej od tych kamieni. Tu jest dosyć głęboko, więc jest nadzieja. Na prawej wędce był ruch, ale... A teraz jak zawiało, to nawet jeżeli będzie branie, to się nie dowiemy. Musiałoby być naprawdę potężne. Tyle dobrze, że wieje nam bardziej z pleców niż w nas, bo gdyby to był wiatr w twarz, to już w ogóle bez szans. Poczekamy, może się coś jeszcze wydarzy. Robaczka straciliśmy. Dołożyłem z powrotem trzeciego. Poprawiamy. Rzuty niesamowite dzisiaj. Ciekawe co na drugiej wędce, bo tu jednak tych brań mieliśmy kilka, a teraz nic.
Robaczki nie dotknięte. Teraz już przerzucam znacznie rzadziej, bo nie ma brań przede wszystkim. Chyba nie damy rady się tak pobawić. Ten wiatr jest troszeczkę za mocny. Tutaj, żebym ja zauważył, że coś się dzieje przy tym wietrze, to branie musi być wow. To też bierzemy mniejsze pół dendrobeny. Wiem, nie ma mniejszego pół. Mniejszy kawałek z tych dwóch. O, tak będzie jako tako po naszemu. Ty nie uciekaj. Co? Potrzebuję cię. Poczekaj tu. Rzucimy po prostu kawałek dendrobeny, bo inaczej nawet jeżeli coś tam próbuje, to ja tego nie zobaczę przecież. Założymy tu tą drugą część dendrobeny, troszkę większą. Zobaczymy, czy może to będzie skuteczniejsze. Wychodzi na to, że ryby tutaj są. Tylko nie ma jak zobaczyć brania w takich warunkach. Minęło 10 minut. Sprawdzamy, jak nasze dendrobeny. Ryby nie ma, na pewno. Dendrobenę już widzę. Liczyłem trochę na to, że jeżeli ma być jakieś branie, to na dendrobenę będzie po prostu wyraźniejsze, ale... A spróbujemy jeszcze raz. Natomiast, żeby branie było wyraźniejsze, to przede wszystkim musi być. A to się coś nie zgrywa od jakiegoś czasu. Ciekawe jak ta druga wędka. Tu jednak ostatnio robaków nie było, a dendrobenę już widzę. No cóż, robimy poprawkę. Jeżeli gdzieś mają być ryby, to właśnie przed nami. Chyba, że też dzisiaj przeszkadza im ten wiatr. No. Mamy. O, większą. Na tę dendrobenę. Ja, porwie mnie tu. Na tę dendrobenę. Ale była przerwa od ryby do ryby. Ole, chodzi. Chyba, że to wiatr. Słuchajcie, jak to jest, ryba tak walczy, to jest piękna. Będzie lechor na bank i to piękne. Tak jest. Jest. Dobra decyzja z dendrobeną. Dobra, złazimy po ciebie. Uda się. Coś czuję, że to się uda. Chodź. Nie bądź taki, chodź. No chodź, bo się wypniesz. No. Jest. A już spłoszyłem wszystkie ryby. A, tam 5 główek dalej trzeba szukać. Nieważne, było warto. Jeszcze muszę stąd wyjść, ale poza tym fajnie. O, ale lechor trafiony. Uhuhu. O, ale piękny. No, to się udało. Tylko się stąd wydostać i będzie dobrze. Mamy to. Więc pierwsza sensowna wiślana ryba w tym roku. Niesamowite. O, wszystko poplątałeś, gościu. Co ty robisz? Dobra, będziemy odplątywać zaraz. O, wypiął się w podbieraku. Czekaj, połóż się tam na chwilkę. Chodź, musimy wszystko wyplątać. Cały się obwiązał żyłką. No nie, no, ale może być. Ma wybaczone dzisiaj. Pierwszy raz mi się ta ryba chyba zaplątała. To później. Nawet w tym wietrze. No i już tak leżał przez chwilkę, więc na szybko go zmierzymy. Myślałem, że jest większy. 55. No, do wody. Poszedł. Udało się? Chyba się udało, co? Jeszcze szczytówka, ale szczytówka to zaraz. To łowimy na dendrobeny. Bez dwóch zdań. Przynajmniej parę minut. Ale też na połówkę. Szczytówka oplątana. Nie chce się odplątać sama. Odplątała się. No nie powiem. Zadowolony jestem. Przed chwilą mówiłem, że nie chciało mi się przewiązywać zestawu, więc jest na federgumie. Niestety przy kolejnym rzucie dosyć niekontrolowanie mój zestaw poleciał, zostawiając całą resztę na brzegu. No, urwał się w locie. Bywa. Także szybko zrobiłem nowy
Jak wiecie, ja nie jestem fanem wycieniania się, ale mocna żyłka 0,12 i haczyk 16 to nie jest znowu tak cienko. Mam troszeczkę nadziei, rany, porwie nas tu dzisiaj. Mam troszeczkę nadziei, że gdzieś przy którymś rzucie wyciągniemy koszyk, bo spadł bardzo blisko nas. Weźmiemy inny, tutaj 40 powinna wystarczyć, więc taki mam pod ręką, taki będzie, z kolcami. Czy moja połówka dendrobeny gdzieś tu na mnie czeka? Nie, no weźmiemy nową. To są dendrobeny numer 2 na pół. Więc nie, no nie jest to duży robak, ale skoro są leszcze, to próbujemy. A przynajmniej jeden był. Ale w pierwszej chwili byłem przekonany, że to coś pięknego. Poprawiamy. O, gdzieś tam spadł koszyk przy okazji, więc jest nadzieja. Od razu sprawdzimy drugi kij. Albo za chwilę. Chwilowo nic, poza tym, że szczycę porywa. Idziemy kawałek za takie trzcinki się schować. Przygotujemy jakieś miejsce na ognisko. Coś by zjedli. Bardziej chodzi o to, żeby nie podpalić niczego więcej. Niechcący. I się nie pokuć pokrzywami. Dobra, tyle nam wystarczy. Odgarniemy jeszcze to. Małe ognisko, tylko żeby sobie coś przygotować do jedzenia. Suchych gałęzi dużo, więc ciężko nie będzie. No ta. Oczywiście wcześniej przygotowałem trochę wody w razie, gdyby coś tam się tutaj miało rozpalić dalej, ale raczej nie powinno. Spokojnie, zaraz się rozpali. Albo nie, ale raczej się rozpali. Póki się rozpala, przerzucamy. Lewy kij, dendrobena niedotknięta. Prawy, obawiam się, że też. Stąd dendrobenę ściągniemy. O, ale obiedzona? Nie, rozerwana. Spróbujemy założyć białe robaki. Tak? Jest chociaż jeden? Jeden jest. A jeszcze jeden? Czy już za dużo? Same kastery. Jeden jedyny ocalałeś i trafiłeś na hak, nie? Przekichany. No, wychodzi na to, że był jeden. Założymy kaster. Wiem, bez sensu. Ale spróbujemy. Troszkę to inaczej rzuciłem niż wcześniej, ale może pomoże. Jeszcze bardziej przy nogach. Mówiłem, że się rozpali. Opalimy kijek. O, tak sobie poleż chwilę, zaraz dokładamy. Może coś w końcu zjemy. O, nawet się chyba za bardzo rozpaliło. Obok ogniska oczywiście najlepsza kaszanka. Kończymy opalać kijek i jedziemy. Spokojnie, widzę stąd wędki, zerkam co chwilę, nie dzieje się. Ale przerwa na jedzenie też jest wskazana. Gdybyście się kiedyś zastanawiali, jak bardzo można być leniwym, to prezentuję. Będzie działać. Oj. Podziałało, nie? Przewróciłem. Dobra, będzie działać. Czekamy, aż spokojnie kiełbaski dojdą. Kijek oparty o inny kijek, siekierka, żeby się nie przeważyło. Będzie dobre. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie zdążyłem dobiec. Daj jeszcze szansę. No. Nie, i to prawa wędka na białe robaki. Kurde. To przerzucimy szybko lewą. Damy prawej jeszcze szansę. Ostatni rzut przed jedzeniem. Tu dendrobena jest, nic się nie zmieniło. Ale się nie mogę doczekać tego jedzenia. Chyba za to najbardziej kocham wyjazdy na Wisłę. Ognisko, ryby. Sama zabawa. Dendrobena cała zdrowa, poprawiamy. A tu... Oprócz brania mogło jeszcze coś nam przepłynąć przez zestaw, bo tej trawy wpłynie teraz cała masa.
No, ale jak jeszcze nie poprawiło, to albo wisi, albo nie ma. A raczej wisi. Albo zielsko, albo wisi. Ohoho! Oj. Nadal porywa wędki. Cóż to za niesamowity gość. Widzicie, niby ognisko, niby nie było czasu, a w ranie i tak zauważyłem spod ogniska. Zaraz cię wypuścimy. I to na białe robaki. Także całkiem. Aha, no tak, tylko tych białych to już tu nie ma, tak? Znaczy tam był biały i kaster, ale no... Dobra, założymy dwa kastery takie. Niech będzie. Ajajaj. Ja już myślałem i jem, i dlatego wędki spadają. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że wieje niesamowicie. Tyle dobrze, że spadająca wędka nam nie przesunie zestawu. Więc nic się właściwie nie stało. Ho, 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 się rozpaliło. Może tak chwilę... O kurczę, siekierka też gorąca. Chwilę przerwy. Zaraz nam spadną te kiełbaski. Także już końcóweczka. O, może tak się jeszcze utrzyma chwilkę. To już przytrzymamy do końca. Wędki nadal widzę. Spokojnie. Nic się nie dzieje. Takie przypieczone to najlepsze chyba. Znaczy ja lubię. Pierwsza część, kiełbaska, chleb, jakoś tam się upiek, pomidory. Będzie dobre. Nóż niepotrzebny. Smacznego. Nowa dendrobena. Sprawdzamy. Za daleko rzuciłem, co? Na chwilkę ustał wiatr, więc przed drugim daniem wypadałoby przerzucić. Jakoś ciężko idzie, podejrzanie. Ale nie. Założyłem całą dendrobenę na lewy kij. Na prawym te kastery to jest bez sensu plan. Więc przejrzymy, czy tu na pewno nie ma żadnego białego robaka. Niemożliwe, że tylko jeden się uchował. Pewnie jakaś wybitna jednostka i poszła na haczek. No jednak możliwe. Był jeden. To wygrzebiemy z wiaderka ze trzypinki i będzie. Dobra, idziemy pod okładkę. No, drugie danie, moje ulubione. Kaszanka z ogniska. Wiem, że w folii, ale z ogniska. Poczekamy chwilę, aż ostygnie. Fajnie, że przestało wiać, bo w końcu coś widać na tych wędkach. Coś drgnęło na prawej wędce na te pinki, ale raz. A tymczasem smacznego. I dlatego zima nie ma sensu. W zimie się nie robi kaszanki z ogniska. Miałem rację, robaczki obgryzione. Zakładamy nowe. Teraz już będę czujniejszy, bo już pojedli. Nie ma już nic na ogniu. Tylko jeszcze tyle, żeby zasypać ognisko. Więc jeżeli się nie mylę, aktualnie statystyka wygląda tak, że mamy 3 niewcięte brania i 4 ryby. Całkiem nie najgorzej jak na mnie. Jakaś gałąź tu płynie, musimy chwilę zaczekać. Dendrobenkę też zobaczymy. Czy ja tam widziałem rybę? Nie, dobra, gałązkę. Już myślałem, że taką potwornie wielką rybę złowiliśmy na dendrobenę. Na szczęście nie. Nabijamy ją z powrotem, bo trochę pospadała. Woda idzie do góry dla odmiany i to bardzo mocno. Miałem takie trawy na dole, które oglądałem regularnie i już ich nie ma. Także woda nam się podniosła o jakieś 20-30 cm. O! Co to było na tym prawym kiju? Branie czy coś płynie? Nie, raczej coś płynie. Tak, napłynęło coś. No to jeszcze zaczekamy. Robaki objedzone. Brania nie widziałem. Ale to pewnie dlatego, że coś nam wisiało na żyłce, jakiś kawałek trawy. Tutaj też coś się działo od czasu do czasu, więc podejrzewam, że nie ma dendrobeny. Nie ma dendrobeny, więc jakaś drobniczka się pojawiła. Ale i tak spróbujemy jeszcze raz na dendrobenę. Ten leszcz tak rozbudził mój apetyt
na rzeczne łowienie, że musi się coś dziać. Jeszcze jeden leszcz i będziemy bardzo zadowoleni. Albo kleń, albo cokolwiek. Tylko nie takie, nie? To takie już jest w porządku. No nie mów, że nie ma. Nie no, musi być. Nie ma. A było branie. Ajajaj. Szkoda. A pinki w ogóle jak niedotknięte. Nie widziałem brania. O nie. Babka. Najgorzej. Na dendrobenę. No jaka wielka. Ale i tak najgorzej. Ojejku. No tak się nie robi, no. No trudno. Ale naprawdę wielka. Nie wiem, czy nie PB. Ale takiego PB to aż szkoda. Niestety, babki to jest zmora mojego odcinka Wisły. Jest ich mnóstwo. Dlatego tak ciężko się tutaj często dobrać do jakichś ciekawych ryb, bo na wszystkie robaki biorą babki. Miałem nadzieję, że jeszcze nie będą aktywne, ale no trudno. To zobaczymy, co na drugiej wędce. Mam pewne obawy, że jak weszły babki, to są wszędzie. A tam nic. Robaki nieruszone. Też ciekawie. Dobra, rzucamy. I małymi kroczkami, bardzo małymi, zaczynamy zbierać graty. Bo jest tego trochę. Do samochodu dosyć niedaleko, ale trzeba donieść. Ponieważ się pakujemy, wiadomo, bezpieczeństwo przede wszystkim. Żebyśmy Wisły nie spalili. Zupełnie poważnie, no, nie ma co ryzykować. Przysypiemy jeszcze ziemią, już na pewno nic się nie stanie. Prawa wędka nam drgnęła kilka razy. Spokojnie, tu był odkręcony kołowrotek. Ale widzę tu już taką masę zielska, że... No nie, niestety nie. Zaczepiłem tam trawę. O nie! Najgorzej haczyk mi się wbił w parawan. Robimy dwa ostatnie rzuty, więc tutaj na prawy kij poszła dendrobena, na lewy zaraz założymy świeżą i zostawiamy te rzuty, aż nie będę musiał pakować kosza. Czyli jakieś 15 minut. Prawdopodobnie ostatni rzut. Dwie dendrobeny w całości. To znaczy po jednej na każdą wędkę. O, tak będzie logicznie. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Nie wydarzyło się nic więcej. Znowu opada woda. Pewnie dlatego. Profilaktycznie zobaczymy obie wędki, czy się nie zawiesiło jakieś coś. Tu nie. A tu nie ma robaków. O, tu szarpnięcie widziałem jedno. Jak na debiut w 2024 roku nad Wisłą, jeden piękny leszcz to całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę ten potężny wiatr. Może być. Chociaż mam nadzieję, że następnym razem pójdzie nam zdecydowanie lepiej. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.